Formularze są po to, żeby je auto-uzupełniać. Przynajmniej ja tak twierdzę. Ale właśnie o tym chciałbym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Kanał Robota Robota, czyli jak automatyzować, żeby się skalować. W każdej firmie tworzonych jest bardzo dużo dokumentów. Podczas gdy skupiamy się często na procesie obiegu dokumentów, i słusznie zresztą, to jednak mało uwagi przywiązujemy do samego procesu ich tworzenia. Na przykład umowy. Jak przeważnie tworzymy umowy? No, odpalamy ostatnio podpisaną umowę, albo jak dobrze pójdzie, jakiś szablon umowy. Edytujemy sobie wybrane fragmenty, przeważnie są to podstawowe dane adresowe, NIP, osoba reprezentująca itd., itd. Tracimy jednak na to bardzo dużo czasu, często dodatkowo jeszcze popełniając błędy, czyli robimy to czasami nawet więcej niż jeden raz. Dodatkowo formatowanie czasami się rozjeżdża, a same dokumenty nie wyglądają za ładnie, a na pewno nie spójnie. Lub po prostu trywialnie prosto. Taka historia. Ostatnio z Dawidem kupowaliśmy nowe samochody. Nawet nie wiecie, ile dokumentów musieliśmy samodzielnie uzupełnić. Przeważnie to były te same dane, ciągle powtarzające się te same dane, które de facto dealer samochodowy już od nas uzyskał prędzej. Dodatkowo nie obyło się, wiadomo, bez problemów, bez błędów. I to nie po naszej stronie. Jeszcze nawet w dzień odbioru samochodów musieliśmy uzupełniać pierdyliard kartek i karteczek i nie chodziło tutaj tylko o same podpisy. Czy nie dało się tego zrobić lepiej i wygodniej dla obu stron? Pewnie, że się dało. Przykładowo, możemy scedować uzupełnianie brakujących danych na klienta, ale nie na kartce papieru, bo przecież mamy XXI wiek. I tak musi to później ktoś przepisać ręcznie w komputerze. Wystarczy przecież przygotować jeden prosty formularz, na przykład online, który klient uzupełnia raz i ma święty spokój. Tak zebrane dane możemy przetworzyć w sposób automatyczny i wygenerować stosowne dokumenty, nawet wiele takich dokumentów. Proste, prawda? A jakie wygodne dla obu stron? Przygotowany formularz możemy też, jak ja to mówię, auto uzupełniać, czyli de facto wypełniać go z automatu. Przykładowo, prosimy klienta o wpisanie NIP-u w naszym formularzu, a tuż po wpisaniu tego NIP-u pobieramy automatycznie wszystkie dane firmowe. Proste, skuteczne, ale przede wszystkim wygodne. Umowy to najprostszy przykład, który mi przyszedł aktualnie do głowy, ale formularze mogą być przydatne również wewnątrz firmy. Przykładowo, my dla każdego klienta co jakiś czas tworzymy taki dosyć skomplikowany, długi dokument, który nazywamy wskazówkami optymalizacyjnymi. To taki podstawowy audyt strony klienta. Kiedyś samo stworzenie tego dokumentu zajmowało nam nawet 6 godzin. Bo w dokumencie musieliśmy zawrzeć różnego rodzaju wykresy, statystyki, opisy i też wnioski, na przykład czy sprawdzony element jest poprawny, czy też nie. Dzięki automatyzacji, którą wdrożyliśmy, skróciliśmy czas tworzenia tego dokumentu do 30 minut. Z 6 godzin do 30 minut. Jezu, ale to jak to? Jak to zrobiliśmy? Ano zaczęliśmy stosować właśnie auto-uzupełnianie oraz automatycznie zaczęliśmy pobierać dane z zewnętrznych źródeł za pomocą API. Przykładowo, jeżeli kiedyś pobieraliśmy wykresy widoczności ręcznie, co zajmowało dobrych kilka minut, wymagało odpalenia nowych zakładek, logowania się do zewnętrznych narzędzi itd., itd., to teraz wykres widoczności de facto pobiera się i wstawia do dokumentu, jak i tego formularza, totalnie automatycznie i to w ułamku sekundy. A jeżeli wklejamy gdzieś adres URL strony, to dane w kolejnych polach są automatycznie uzupełniane lub obliczane, jeżeli jest taka możliwość. Na przykład stosunek treści do kodu jest obliczany i wstawiany w kolejne pole. Nawet wniosek wyciągany jest automatycznie. Jeżeli stosunek treści do kodu jest wysoki, czyli powyżej wartości X, w dokumencie zostanie automatycznie dodana informacja, że ten element serwisu jest OK. Jeżeli jest natomiast za niski, to wniosek będzie, wiadomo, negatywny. Inny przykład, jeżeli wpiszemy adres URL jakiejś podstrony klienta, zostaną automatycznie pobrane dane, takie jak metatagi, nagłówki H1, H2 itd., itd. Normalnie specjalista musiałby stracić sporo czasu na kopiowanie takich danych.
W ten oto sposób bardzo mocno skróciliśmy czas tworzenia dokumentu, a dla specjalisty praca stała się znacznie bardziej przyjemna i w szczególności produktywna, bo może swoją uwagę skupić na rzeczach ważniejszych, na przykład analizie, opracowaniu strategii, a nie kopiowaniu danych ze strony do formularza, co może zrobić de facto za nas automat. Dodatkowo, o czym warto wspomnieć, nasze dokumenty wyglądają zawsze tak samo, zawsze spójnie, no i też ładnie, bo możemy je mocno urozmaicać. No i są spójne z naszym brandingiem, a przy budowie marki to jest bardzo ważna kwestia. Podobnie dzieje się u nas z większością formularzy wewnętrznych, na przykład briefowanie klienta, dodawanie tasków, generowanie raportów itd. Przykładowo, jeżeli generujemy raport w 99% przypadków za miesiąc poprzedni, to z automatu podczas uzupełniania tego krótkiego formularza wstawia nam się stosowna data, czyli po prostu miesiąc poprzedni. No dobra, a być może warto teraz zrobić jakiś konkretny przykład, wykorzystując narzędzia typu no-code. Zadzwoniłem do Daniela wczoraj i zapytałem, czy chciałby zaprezentować Wam jakiś scenariusz w Make, dzięki któremu zautomatyzujemy generowanie jakiegoś przykładowego, prostego dokumentu. Oczywiście Daniel się zgodził, więc wymyśliłem dla Daniela konkretne zadanie. Wyobraźmy sobie, że co miesiąc musimy przesłać do naszego przełożonego krótkie podsumowanie pracy naszego zespołu sprzedażowego. W tym celu zamiast dokumentu stworzymy sobie formularz, który po zatwierdzeniu wygeneruje nam stosowny dokument. Chcemy wiedzieć głównie, ilu klientów pozyskaliśmy w danym miesiącu, które osoby pozyskały najwięcej, które najmniej, na jaką kwotę. Na koniec wygenerujemy krótką notatkę z wnioskami. A to wszystko postaramy się zrobić z automatu. Halo, halo Danielu, jestem bardzo ciekaw, co tam dla nas dzisiaj ciekawego przygotowałeś. Oddajemy Ci głos. Marcin, przygotowałem scenariusz, który będzie nam każdego pierwszego dnia miesiąca generował zestawienie sprzedażowe naszego zespołu. Przygotowałem bazę danych Vertepool z tabelami klienci, pracownicy oraz branża, gdzie tabela klienci posiada możliwość prowadzenia transakcji przez pracownika. Tak wygląda formularz. Wprowadzę nazwę klienta, data pozyskania klienta, branża, pracownik Dawid i kwota 50 tysięcy. Submit. I jak widzicie, klient pojawił się w naszej tabeli. Super. Teraz przejdźmy do scenariusza. Tak wygląda scenariusz, który będzie generował nam raport. W pierwszym kroku pobierani są wszyscy pracownicy oraz transakcje. Dodatkowo są transakcje sumowane dla każdego pracownika. W kolejnym kroku przygotowujemy prompt, który jest wysyłany do czatu GPT, który będzie generował nam wnioski oraz propozycje kolejnych działań. Teraz uruchomię scenariusz i zobaczymy, jak wygląda finalny plik. Scenariusz wykonał się poprawnie, przejdźmy do pliku. Tak wygląda raport i jak widać, wszystko się zgadza. Są wylistowani pracownicy oraz suma transakcji. Dodatkowo została przygotowana analiza przez ChatGPT oraz wnioski i propozycje kolejnych działań. Więc wszystko się zgadza. To tyle z mojej strony. Cześć. Świetna robota, bardzo dziękujemy. Daniel co chwilę pojawia się na naszym kanale Robota Robota, pokazuje i omawia pokrótce scenariusze wykonane za pomocą narzędzi typu no-code. Umówiłem się jednak z Danielem, że jak tylko przybędzie nam troszkę subskrybentów na kanale, to zrobimy kilka webinarów, gdzie znacznie bardziej szczegółowo omówimy wspólnie wybrane przez Was scenariusze. To chyba idealny moment, żeby zachęcić Was do komentowania, lajkowania i oczywiście subskrybowania. A ja zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie. Wystarczy, że wpiszecie ten od automatyzacji. Na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.